Jest czas siewów i jest czas zbiorów. Mamy 21 lipca 2023 roku, piątek, w zasadzie od początku tygodnia zaczęły się na południu Polski zbiory rzepaku, a dzisiaj zbieramy lokalizację demonstracyjną, demofarmę w gospodarstwie agro Beta Skarszyn, czyli południe Polski, region jak najbardziej dolnośląski między Wrocławiem a Trzebnicą. Rzepak prezentuje się naprawdę dobrze, nie było końcowych jakichś perturbacji związanych czy z gradobiciem, czy trudnymi warunkami atmosferycznymi, które mogłyby wpłynąć na plon. Zobaczmy, co rzepak w tej lokalizacji pokaże. Za trochę będą wyniki. Pierwsza odmiana, poletka, demonstracyjne Agro Beta Skarszyn LG Austin. Widzimy bardzo ładne opad łanu. Roślina wysoka, dobrze zbudowana, ale bez żadnych oznak wylegania. Pięknie wystał. No i przekonamy się zaraz, na ile zaplanowała. Zbieramy trzecią odmianę, odmiana Metropol. Widać trochę niższy łan, no ale taka jest jej charakterystyka. Jest to też równie wyrównany, ładnie wyglądający, bez żadnych przypaleń, miejsc, które mogłyby obniżać tutaj potencjał planowania. Wyrównany, no zobaczymy, co Metropol tutaj pokaże. Po zbiorze dobrze jest jeszcze przejść się po ścierni i zobaczyć, jak ona wygląda. I wtedy przed naszymi oczami możemy zobaczyć taki widok jak tutaj, albo taki widok jak tutaj, czyli ścierń po SY Ilona, który no, znacznie różni się od pozostałych. Ta zieloność, którą możemy zobaczyć właśnie w odmianie SY Ilona, nie wynika tylko z tego, że jest ona odmianą późniejszą, ale wynika właśnie z wybitnej odporności, jeżeli chodzi o choroby podstawy łodygi. Ścierń to jest ten moment, kiedy możemy zdiagnozować i zobaczyć skalę problemów wynikających z obecności chorób podstawy łodygi, na które składają się takie jednostki chorobowe jak sucha zgnilizna kapustnych, która poraża właśnie również oprócz liści łodygę, verticillioza, sklerotinia w tym wcześniejszym wydaniu. Jeżeli chodzi o SY Ilona, no to tutaj nie mam pytań, jest po prostu bardzo, bardzo zdrowo i ona na tle w zasadzie wszystkich dzisiaj zbieranych odmian no wyróżnia się pod tym kątem wybitnie. Za moimi plecami zebrana już plantacja demonstracyjna w lokalizacji Agro Beta Skarszyn. Pasy długości około kilometra, header 7,60 m to daje powierzchnię zbioru dla pojedynczej odmiany prawie że hektarową. Średnie plony na poziomie około 4,5 tony. Zaraz wszystko się okaże, które odmiany okazały się w tej lokalizacji najlepsze.